akademie powinny powstawać dlatego, że są potrzebne, według potrzeb zgłaszanych przez rynek, przez przedsiębiorców, którzy ryzykują własnym kapitałem, co gwarantuje, że rzeczywiście będą je tworzyć wtedy, kiedy są potrzebne. Nic nie przemawia za tym, że potrzebujemy kolejnej akademii. To więc w istocie jest tylko kolejny pomnik narodowego socjalizmu budowanego przez PiS. Ale jak chcecie pomnika, to nie znęcajcie się nad nauką. Nie? Budujcie piramidy na przykład. To jest dobry, sprawdzony pomysł, będzie co robić przez kilka lat. To przetrwa 5000 lat, przynajmniej do tej pory doświadczenia to wskazują. Nie bierzcie się za naukę, bo się na tym nie znacie. Budujcie piramidy. To ma solidne fundamenty. Będzie długo ludzie będą wspominać, jak te piramidy budowaliśmy. A jeszcze lepiej, jeszcze lepszą symbolikę to miałyby się zbudowali odwróconą piramidę, taką, która właśnie stoi na tym czubku, tak jak nasza piramida demograficzna, tak jak nasza piramida wydatków, tak jak to wątła klasa średnia utrzymująca ten garb biurokratyczny. To by dopiero było coś. Turyści jacyś przyjadą. Będzie z tego pożytek. Dajcie spokój Kopernikowi. Myślę, że on nie chciałby, jakby wstał z grobu i zobaczył, co tu pod jego nazwiskiem się odbywa, myślę, żeby tego nie chciał. Ja też jakby ktoś kiedyś chciał coś moim imieniem nazwać państwowego, to ja też z góry dziękuję. Ktoś kiedyś się komuś pomyślało. Ja nie wiem, czym się ta akademia będzie konstruktywnym zajmować, czy tam będzie jakaś ekonomia alternatywna wykładana przez pana Glapińskiego, który wytłumaczy, jak to się dzieje, że można drukować pieniądze i z tego żyć, albo jak to się dzieje, że putinflacja pojawia się pół roku przed wojną na przykład. Może będzie jakaś smolenistyka, nie wiem, tam, a w czerwcu Sasinalia, prawda? Ale to nie mieszajmy do tego Kopernika. Może nazwijmy to właśnie imieniem godnym tej instytucji, imieniem Jarosława Kaczyńskiego, ministra Sasina, czy kogoś innego wybitnego i zasłużonego dla tej inicjatywy. Dajmy spokój Kopernikowi. Tam są różne zabawne też sytuacje, takie jak z góry ustalono tam parytet nagród za wybitne osiągnięcia. Ja proponuję wpisać do ustawy, że wybitność osiągnięć tej akademii, że osiągnięcia tej akademii są wybitne z założenia, żeby nikt nie dyskutował, bo jak ludzie będą, jak rynek będzie to weryfikował, to może źle zweryfikować. Ustalmy z góry, że te osiągnięcia są wybitne, już nie mówiąc o tych zabawnych przepisach, które mówią, że jeśli będzie kongres organizowany w Toruniu, no to 3 dni wcześniej już policja będzie pilnowała, że zakaz spontanicznych zgromadzeń, jakież emocje będą towarzyszyć tym debatom. To umacnia mnie tylko w przekonaniu, że program tej akademii będzie właśnie oscylował wokół ekonomii alternatywnej. Będziemy przeciwko, apelujemy o rozsądek, a przynajmniej o niemieszanie Kopernika w wasze podejrzane tutaj machinacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo.